Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego survivalu. Tak jak obiecałem, codziennie odcinki, więc jutro pewnie kolejny się pojawi, pojutrze kolejny. I tak do świąt Bożego Narodzenia, być może, że w święta też się jakieś odcinki pojawią. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknijcie łapkę w górę, bo to daje motywację, żeby dalej nagrywać. Co, dajcie też znać, czy chcecie tak jak dzisiaj będzie to odcinek montowany, czy wolicie longiem nagrywany, tak jak był wczoraj. Lecimy dalej z naszym survivalem. Dobra, jesteśmy, jak już widzicie, cały czas koło wioski ostatniej, której zostaliśmy. Załączyłem sobie świąteczny texture pack, bo chcieliście. No i dzisiaj poszukiwania ciąg dalszy poszukiwania naszego wymarzonego biomu, właściwie mojego wymarzonego biomu. Wiecie co, ja bym sobie tak troszeczkę zhakował grę i zobaczył, czy coś tu pod wodą czasami jeba, bo wiecie, jakiś stateczek czy coś, to by się przydało na początek, no bo czemu by nie? Czekajcie, tam są, o Boże, tam są ruiny, wiecie co, podpłyniemy sobie do tych ruin. O matko, tam jest monument, o nie, ja do monumentu nie podchodzę. Tutaj tak chcę zobaczyć, tam chyba były jakieś skrzyneczki, tylko ja nie wiem, czy tam, na razie bym nie zmienił. Zbieram już więcej syfu, bo ja mam już tyle. Czekajcie, tam jest chyba statek, tam jest lepsze coś. Tam jest statek na bank. Tam jest statek chyba. Porzucamy to, nie płyniemy tam. Tam coś wydaje mi się jest lepszego. Tak, tu jest statek, dobrze mięta widział. Dobrze widziałem, powiem wam. Bardzo dobrze widziałem i się z tego powodu cieszę. Dobra, mam jakąś skrzyneczkę. Gdzie są moje drzwi do nurkowania, jak ja to mówię? Drzwi do nurkowania. O, ale żelaza. Łocie, panie. Dobra, jestem ustawiony. Nie wiem, czy brać ten szmarak, brać czy nie brać. Dobra, weźmiemy, dobra. Wiecie co, to sobie wrzucę. Butelkami expa. Czy tutaj... Ile tu mamy tego? 10, czyli teoretycznie możemy sobie zrobić jedną sztabę. Chyba sobie tak zrobimy, to będzie lepiej. Super, dobra, super, ekstra, nadzwyczajnie. Czy ja jeszcze coś chciałem sobie wziąć? Chyba stąd, chyba nie. A tam jest moja łódka, dobra, płyniemy sobie cały czas w tą samą stronę. Nie chciałbym, żeby mi coś zjadło. No, ryba była, rozumiecie to? Tam normalnie ryba była. Dobra, płyniemy sobie dalej w tą samą stronę, gdzie chciałem. A, i wracając do tego, co chciałem wam powiedzieć, że mam taki problem, że przy włączaniu launchera on mi się kompletnie, nazwijmy to, zwiesza. Wyświetla się cały czas napis ładowanie i to się ładuje. Jedynym sposobem, żeby to obejść w takiej sytuacji, jest usunięcie tam takiego pliku z folderu .minecraft. Się tam nazywa coś Microsoft Store Login czy coś takiego. I dopiero wtedy mi zaczyna to działać, rozumiecie? O nie, dobra, bo on tu już płynie po mnie, to ja bym nie chciał, ja bym ogólnie nie chciał zdedać znowu. Czy ja wziąłem wyrko? Wziąłem wyrko, dobra. W razie czego możemy się gdzieś przespać? Na pewno nie pod wodą, bo to niedobry jest pomysł. Wiecie, jaki ja jestem, nie? Muszę popłynąć do tego statku. Nie no, muszę, nie muszę. Zanurkujemy sobie tu. Dobra, czekajcie, postawmy sobie tutaj drzwiczki. Zobaczmy sobie, co mamy. Dobra, tutaj mamy coś takiego. Więcej węgla. Węgiel się zawsze... Nam szkoda, że to jest podejrzana potrawka. Ja to nazywam podejrzaną zupką. No nie wiem. Wiecie co? Zróbmy sobie chlebka z tego. Możemy sobie zrobić ciastka? Z czego się robi ciastka? Aha, z kakao się robi ciastka. To wiecie, czy ja nie wiedziałem? Ja myślałem, że cukier się dodaje do ciastek. Że to się robił z dwóch pszenic i cukru. A to się robi z tego. Aha. To wam powie bardzo ciekawe. Dobra, mam te. Nie będzie drugiej skrzynki. Możesz się stąd ewakuować. Tam jest ląd. Dobra, płyniemy do lądu. Okej. Okay. To tu powinien być jakiś ciepły biom. Teoretycznie może być pustynia. Albo... Mesa? No jakoś tak. Jo! Ja pierdzielę! Patrzaj, tato! Jak to dziwacznie wygląda na tym, na tym texture pack. O, tu jest kolejny ten. A ja po prostu... Nie, to już jest uzależnienie od statków, rozumiecie? Ja muszę go zwiedzić, bo bym się źle czuł. Jakbym go nie miał. O, dawaj pochodnie, złodzieju, ty! Ja już nawet agresywny jestem. O, mam jakąś mapę do skarbu. To wiecie co, mapę sobie wezmę. Ja na razie nic nie wykopałem, a już mam trochę armoru, nie? To jest normalnie prześmieszne. Dobra. No, i git, dobra. Teraz troszeczkę się lepiej czuję. Już pewniej. I zróbmy sobie jeszcze tarczę. Tarczę, bo tarczę warto mieć. Tarczę, zawsze tarczę. Ach, to była pusta mapa. No to super, no to mi potrzebne to było jak... Świni siodło. Widzicie co, tu jest ląd i ja chyba nie będę się dalej oddalał. Ta wyspa, to są jakieś ciepłe kraje. Autentycznie, to są ciepłe kraje. No nie wiem, czy byśmy się czasami tu nie wybudowali. Na texture packu wszystko wygląda inaczej. To tak świątecznie. Widzicie co, dopłyńmy sobie do brzegu. Patrzcie, to wygląda jak bombki, te kokobinsy. Jak to się nazywa po polsku? Kakao. Ale to bajkowo wygląda. Nie no, ten texture pack genialny. Jeżeli ktoś by chciał sobie też go pobrać i ogląda do tego momentu, to po prostu sobie wpiszcie Christmas Minecraft Resource Pack.
tak? Czy coś takiego i wam powinno wyskoczyć, kochani. Trudnego. Nie będę wam podlinkowywał, bo nie wiem, czy zapamiętam. Czy tu są bagna? Tak, tu są bagna. Rozumie się? Kurde, tam jest lód nawet. No, wam powiem, no, epicki ten ta paczka teksturek. Weźmy sobie i płyńmy dalej, może coś znajdziemy. Polany takie na wzgórkach. Wydaje mi się, że to może być to nowe, aczkolwiek... Jak to epicko? To ma jakąś animację? Nie, ale kurde, jakby to miało... To są lilie wodne! No w życiu bym nie pomyślał. Ja bym zrobił jeszcze do tego animację. Słownie, jesteśmy teraz na pustyni. Ty kurde, ta pustynia no wielka, ja... Nie wiem co, troszeczkę się chyba zawróciłem w stronę spawnu, ale to nic. Ja dalej szukam, wiecie czego? Szukam biomu kwiatowego. Mam nadzieję, że gdzieś tu znajdę, no. A jak nie, to wybudujemy się. Co moim zdaniem powinno żarcie pod wodą dawać? Powietrze. No bo halo, no w tym na pewno jest jakieś powietrze. Tak ja to tak biorę na logikę, nie? Że by mi się Bóg da jeść i by... Nie no, wtedy to by było za łatwo. Ale na przykład butelka pusta mogłaby posłużyć za taki jakby zbiornik, nie? Z powietrzem. Taka butla tlenowa. By było ekstra do Minecrafta. No nie wiem, czy by to pasowało, ale w sumie... No nie psułoby to rozgrywki. Ja jestem za, żeby coś takiego zrobili. Mięta wymyśla pomysły, co mogą być w nowych aktualizacjach. Czy mamy tu jakiś normalny las, czy tylko tą żaszraną, tą bagna? Tą tego, no bagna są. Słuchajcie, tu są bagienka, cały czas bagienka. Nie podoba mi się, że tu są bagienka. Ja bym się oddalił jeszcze dalej. Dzisiaj kolejny odcinek z podróży. O, żelazo, super, żelazo. Ach, też na razie żelazo to mi się mało przyda. Tu są jakieś góry i to takie mega duże się zrobiły. Sawannowe góry. O, to logiczne, nie? Na sawannie a śnieg. W sumie w prawdziwym życiu to też tak jest. Jest ta góra, tam w Afryce, nie? Wokół sawanna, na tej górze na szczycie śnieg jest, więc jest to jak najbardziej logiczne. Nawet ten tekstur pak nie psuje jakiejkolwiek logiki Minecrafta. Zresztą czego ja się doszukuję? Minecraft i logika, nie. Mięta, co ty szukasz? Co ty szukasz? Aha, jesteśmy gdzieś blisko. Znowu ciepły ocean. Zrobił tutaj skacząc do łódki, ale ja nie potrafię. Czekajcie, to ja zrobię tak. O, tak to ja potrafię, o, super. Coś tam jest? Nie ma. Tu są dalej sawanny. No, trafiło mi się strasznie pechowo, że są wszędzie tutaj sawanny, a nie ma tu rzeczywiście dużego, zwykłego biomu. Kto wie, być może po całej wyprawie czasami zacznę wracać się na 0-0. I tam zamieszkamy jednak, w tej dżungli, na zerowych koordynatach. Bo kto wie, może mi się odwiedzi ten biom, o którym tak marzę. I będzie trzeba zrobić nowy. No, może. Nowy w sensie. Będzie trzeba się cofnąć na spawna. Jest też ciepła woda, ale tu niestety nie ma koralowców. Mogłem wziąć iskrzydła, kurde, a później będę szukał czasami do jakiegoś projektu. Ja tak mam, ludki. Pływamy, zwiedzamy, oglądamy. Myślę, żeby rzeczywiście czasami się nie... Ląd widzę na horyzoncie! Być może to jest zwykły las, może to jest jakaś wyspa. A może to jest jednak piękny biom, o którym marzę i w którym chciałbym się osiedlić. Więc wiecie co? Wysiądziemy sobie tu z łódeczki. Wysiądziemy sobie, tak zrobimy tak, pyk, pyk. Rozumiecie, nie? Rozumiecie. No mam nadzieję, że rozumiecie. I lecimy zobaczyć, co tu jest. Czy to jest mała wyspa? Chyba to jest mała wyspa. Cokolwiek. No może. Może to jest większa wyspa, nie taka mała jak myślę. Mieszkanie na wyspach. Ja pamiętam, że kiedyś miałem sobie save'a takiego, gdzie miałem rzeczywiście, gdzie mieszkałem na wyspie. Ojejku, żółwiki! A co wy macie tu? Jajuszka? To nie zostaje, dobra. Myślałem, że macie jajka, to bym został. Jakby były jajka, to bym miał małe żółwie i... Czekajcie, tam coś dalej jest. Tak jakby coś tam dalej jest, więc sobie popłyńmy. Ja nie będę tutaj się, kurczę, Oho! Chyba brzozowy las. Brzozowy połączony z... sawanną? Ciekawe. Biom górzysty brzozowy, który jest połączony z sawanną, no. Dwa kompletnie inne od siebie drzewa. Brzozę lubię, ale tego sawannowego, akacji, to tak za bardzo nie, powiem wam. Drzewo jest dla mnie bezużyteczne i brzydkiego koloru. Chyba nigdy z tego nie budowałem na dobrą sprawę. Zawsze jak już gdzieś byłem w dżungla. Czy ja się wróciłem na jakieś zerowe koordynaty? Nie, jestem 2000 ponad kratek od spawnu. Wiecie co, zaraz się prześpimy. I prześpijmy się dosłownie, prześpijmy się i lećmy sobie dalej, bo to trzeba sobie polecieć dalej, rozumieć mi. Czekajcie, gdzie jest, tam się leci, tak. Czy ja się zgubiłem, czy co się stało się? Nie wiem, ja bym musiał wyjść do tego, do wody. Chociaż,
w sumie zamieszkać w brzozowym lesie. Powiem wam, że no tak bajkowo to wygląda dosyć. Baśka, nie strzelaj we mnie, bo ja ci normalnie nie wiem co zrobię, ale coś ci zrobię. Kurde. O, świnki mają czerwone nosy, patrzcie co za Rudolfy. No nie wiem, czy się tu budować, czy nie. W sumie. Ciekawa alternatywa, bo brzozowy las jest taki chłodniejszy. W sumie. Kurde, no powiem wam, że teraz mam dylemat, czy rzeczywiście szukać, czy czasami już nie znalazłem mojego miejsca na ziemi. I czy by się tutaj właśnie nie osiedlić. Czy by w brzozowym pięknym lesie się nie osiedlić i mieszkać sobie właśnie w brzozowym lasku. Zobaczmy, czy tu jeszcze jest coś ciekawego. Tu jest ciekawa góra. No spoko, spoko. Tu mamy owieczki. No to żarcia by nam nie zabrakło. Tu mamy zwykły las. To zawsze tak jest, że koło brzozowego zaczyna rość normalny. Być może znajdziemy kwiatowy, nie? Wiecie, jakby znaleźć kwiatowy, to by było fajnie. Ale wątpię, że tutaj jest kwiatowy. Mam wrażenie, że ten kwiatowy jakoś się zrobił mniej taki popularny. Jak na 1.17 generowałem sobie światy, to powiem wam, było tego więcej. Ten generator tam też już był trochę zmieniony. On też już wyglądał inaczej, ale... Ho, ale dziursko. Jakby tam człowiek wpadł, to leciałby i leciał. W końcu byś leciał. Wiecie co? Podoba mi się tu. Tu mi się normalnie podoba. Nawet nie przeszkadza mi to, że to nie jest kwiatowy las. Nawet. Patrzcie, bałwany są. Nie no, żartuję, to jest wysoka trawa oczywiście. Ale kurczę, jak to fajnie wygląda. Nie no, genialnie to wygląda. Jakby rzeczywiście w Minecrafcie ktoś żył oprócz nas. No. Tu jest jakaś... Tam jest wiele żółwi. Żółwi. Przelećmy sobie jeszcze na drugą stronę i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Kwiatki, super. Te kwiatki zwykle rosną wszędzie, więc nie cieszyłbym się za bardzo, że tutaj jest może kwiatowy las. Ale myślę, że tu byśmy zostali. Tu byśmy normalnie zostali, bo wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze, rzeczywiście wygląda sobie to fajnie. Ło, ale dziursko. No to trzeba niestety w normalnym Minecrafcie uważać. Nie będziesz patrzył pod nogi, wpadniesz do dziury, która ma jakieś paręnaście kilometrów. Wpadniesz aż do minus 63 kratki, tak? Chyba tak. Wiecie co? Mi się to podoba. Zostajemy tu chyba. Chyba znalazłem swój dom. Tam jest jeszcze... O, rany. Tam jest jeszcze ten. Patrzcie, co tam jest. No, kurczę, nie no, zostaję tu. Zostaję. Ale szukam dalej... To już jest miejsce na pewno, w którym chcę zostać. Ale szukam dalej miejsca na domek. Czy tutaj coś było? Czy co? Nie. Wydawało mi się, że coś się tu wygenerowało. Ale jednak nie. Chyba znalazłem swoje miejsce na ziemi. Chyba rzeczywiście wybudujemy się, wiecie co? W brzozowym lesie. Chyba rzeczywiście wybuduje się w brzozowym lesie. W pięknym, bielutkim, zimowym. No, później nie będzie już zimowy, ale coś słyszę. Ach, ty tam się palisz, no widzisz, aż się palisz do roboty, a się palić nie mogę. No widzisz, no. Dobra, rozumiem. Wy się palicie do normalnie zaprzyjaźnienia się ze mną, ale... No ale nie będziecie mogli, bo ja was zatłukłem. Nie wiem, kusi mnie, żeby sobie tutaj pójść. Tu słyszę gdzieś lawę. Trochę niepokojące. Pokażcie mi widok stąd. Windok, tak, windok. Pokażcie mi windok stąd. Dookoła biało. Powiem wam, że tak dosyć bajkowo się tu zrobiło. No. Zobaczmy sobie. Kurczę, nie no, fajnie to wygląda. Chyba tu zostaniemy, wiecie co? Chyba znalazłem swoje miejsce. Chociaż teraz tak myślę, że może się wrócicie na spawna. Może się wrócę na spawna. Zastanawiam się, ale na razie tu, wiecie co? Ale na razie tu normalnie sobie chyba zostańmy. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Mam mieszane uczucia. Aha, bo mi się cały czas coś zetnie drzewno, czemu? Aha, dobra, no spoko. Coś się zepsuły mi receptury, nie? Nieźle. O rany, nie wiem. Może wrócę na spawna. Kochani, i w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał, bardziej taki podróżniczy. Dalej szukamy swojego miejsca. Bo w sumie nie jestem pewien, czy nie wrócę po tym odcinku na spawna. Czy gdzieś w jego okolicy i rzeczywiście tam się gdzieś wybudować. Bo tak patrzę, to rzeczywiście nie ma nic tak na dobrą sprawę ciekawego. I chyba wybiorę się dosłownie do tamtej dżungli, w której się zrespiliśmy. No i co? No, trzymajcie się i do następnego. Do jutra właściwie.